Dobra, od razu mnie do gry wrzucił. Morning Tide, witam. Chyba będziemy horrorowo łapać rybki. Jak się fajnie wygina ma wędka ma. To jest wędka wygibasta. Nie wiem jak się łowi. Kiedy będzie brało? Jest jakiś patent? Chyba nie, trzeba po prostu czekać. O! Okej. A, dobra, tak to działa. Trzeba ją utrzymać w tym tutaj pierdzielniku. I będzie moja. Przecież to jest jakaś szprotka. Aha, i ona tu wisi. No nie wiem, czy to jest dobry połów. Łówcie się, rybki, łówcie! Nie wiedziałem, że będzie horror... Kurde, jakaś ośmiornica wyskoczy! I mnie wycałuje mackami. O kurde. To będę się bał. O, ta jest chyba większa. Uuu! Patrzcie, ma jedno oko! Cthulhu! Ryba Cthulhu. A nie, ma dwoje oczu. Ale tak dziwnie ma wyśrodkowane. Na bank mi zaraz jakieś ośmiornica weźmie czy coś, nie? Która będzie brzydka. Właśnie mi się ten przypomina, ta gra, co pływałem kuterem rybackim, jak ona się nazywała? Dredge? O, płaszczka! Chyba dredge. I zaraz mi coś tą płaszczkę zaźre. Robi się pochmurnie. Co to? To ona tak... Ta płaszczka ma twarz! I to chyba nawet moją! Oj, zrobiło się brzydko. Ja łowię abominację ryb po prostu, no. O! Kolejna płaszczka. Trochę się boję tych płaszczek. Nie, chodź tu. Nie uciekaj panu. Pan jest grzeczny, pan jest dobry. Kolejna taka sama? A, to do wywalenia widzę. Już mam ciebie. Już mam jedną taką... Aha, czyli ja chyba jestem jakimś kolekcjonerem dziwnych ryb. Taka też już była. To może pójdziemy tu? Na przód? Może na przodzie coś będzie? Fajnego. O! Jakieś mała uklejka. Nic fajnego. Klejki to sobie mogę w dupie wsadzić, jak tam szprotki. No muszę złapać inne gatunki. Bo chyba ja muszę codziennie łapać w 6 gatunków różnych. I dopiero wtedy się dzień zakończy może. Coś takiego tu może jest. Ale trochę się wzburzyła woda. Chyba mama płaszczkowa się ten... Wkurzyła, że jej zabieram dzieci. Nie wiem, czy płaszczki są jakoś familijne, czy żyją samotnie? Ktoś mi może powiedzieć? Ktoś się zna na płaszczkach? Ja nigdy nad tym nie zastanawiałem. O! O kurde! To jest... Czyż to jest twarz? Czyż to jest... Ta, jak ona się nazywa? Czekajcie, muszę się skupić, bo jest bardzo... sukowata. A! Meduza!
meduza twarzowa. Oj, to będzie trochę walki. Uspokój się. Ja pierdzielę, jakie ona dźwięki wydaje. Pokażcie mi ją. No patrzcie, ryba z głową ryby. Znaczy z głową, znaczy z twarzą głowy. Tfu! Ryba z twarzą ludzką. I co, mam odpływać czy jeszcze jedna? Chyba jeszcze jedna, co? Ale jak zajęczała. Jak tu mamy? Gdzie jest Nemo? To jest właśnie gdzie jest Nemo 2. O nie, kolejna. Mogę ją wypuścić, bo nie chcę. Oraz czerwono zrobiło. Muszę patrzeć, żeby nie złapać tej samej. O, to jakaś inna. Ona ma dziurę. To jest odbytomówca. Kurde, odbytomówca jest mocny. A nawet chyba odbytomówczyni. Nie! Kliknąłem lewy niechcący! Odbytomówco, wracaj! O, dziękuję, jest. Nie. Kurde, za blisko trochę jest. Nie! Czemu ja klikam ten lewy? Czemu jestem takim debilem? Jakoś mnie korci, żeby kliknąć. Coś mam. Jakiś mam niespokojny palec. Odbytomówczyni? Tak, odbytomówczyni. Do góry, do dziury. Nie. Ty, ona ma jakiś kręgosłup. I to na pewno niemoralny. To jest jakaś kurde skolopendra. Skolopendrus arcomonus. Nie, skolopendrus odbytomówus. Odbytomautus. Ozbytoustus. Nie, już nie chcę skolopendry. Chcę coś nowego. To też już było. Kurde, czemu tak woda zdarła? Czy ja zabieram jakieś ryby bogów? Czy po prostu mam pewną konkluzję. Możliwe, że w tym świecie są tylko syreny. Syreny mężczyźni. Nie ma syrenów. Nie ma syren. Tych, jak one się nazywają? Syren dziewczęcych. I niestety syreny mężczyzny zapładniają normalne ryby i wychodzą takie abominacje. To jest świat Cthulhu. To jest wszystko możliwe. Wypierdzielaj, ty twarzowa rybo. Nawet nie zauważyłem, że to ty. Chyba, że już mam odpłynąć. No nie wiem, złapię tą twarzową rybę, bo widzę... Strasznie chyba chcę być złapana. Ale jakbyś się mogła tak nie ruszać. No, suko mała. Chyba się napije piwa. Mogę? Nie mogę. Nie mogę płynąć, nie mogę nic zrobić. Muszę chyba jeszcze złowić jedną. No i znowu odbytomówczyni. Po co mi tyle ryb? Nie wiem, może jak złapię jeszcze kilka takich abominacji, to... O! Coś nowego. Nie wiem co to, ale ma... Kurwa. To jest grzybek.
Czy ja właśnie złowiłem prącie syreny? Oby nie. Fak, ciężkie te prącie. Ja pierdzielę! Chyba trzeba ulepszyć wędkę. No tak! Majta i mi się na każdą stronę. Strasznie czułe jest to! Nie! I spuściłem go! No Jezu, coś mam z tym lewym palcem. Muszę go uspokoić. Dobra, jest. Prącie syreny. Nie wyrywaj się. No, wy czy widzicie, jak to lata? Kurwa, jaka walka. Ale se ktoś wymyślił system. Zajebie cię palcu! Zaraz cię kurwa odgryzę! Przepraszam. Wkurwiam się na swój lewy palec. On działa samoczynnie. Jakby nie chciał, żebym ten gry skończył. Może on coś przeczuwa? Może mój paluszek jest magiczny? Zaraz zobaczymy. No bierz grzybku. No i nie weźmie mi już grzybek. Wziął. Byłem tak blisko, 3/4 zrobione. O, o, teraz go dobrze kontroluję. Jestem dobrym kontrolerem prącia. Chcę się dowiedzieć, co to kurde jest. Tylko jakby tak kurwa nie latało na tyle stron. A raz mnie pojebie. Teraz trudniej to kontrolować na końcu. Ja tak wiecie, tylko zaraz sobie DPI zmniejszę. A! Wyszło mi z gry! No ku! Jeszcze mi grę zminimalizowało. No w dupę ciebie! No ja jebie, zmieszam sobie DPI. Dobra, teraz może będzie lepiej. No niżej nie mogę niż 600 DPI zejść. Zawsze gram na 1000. No proszę cię, prącie, weź. No prąciak! Czekajcie, rzucę jeszcze raz. No wszystkie prąciaki wystraszyłem. No nie, no i prąciak nie weźmie. O! Nie, ty to spieprzaj. Prąciak! O, 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 mam cię. No teraz cię kurwa utrzy... Nie, nie mogę na 600, bo... Co to jest? Nie. Nie mogę na 600, bo jest za mało. To jednak jego jest siła. On tak ciągnie, nie, że ja mam za mocne sensitivity. Jednak te prącie jest takie ciężkie. A jak nie będę ruszał, to też weźmie? Ty, wzięło. Akurat się drapałem.
Ale się skupiłem! O kurwa, to nie jest prącie. Prącie, prącie nie płacze dziewczęcym tym. To jest kobieta! Wyłowiłem kobietę! No i dobra, potem sobie poużywam, jak będę szedł spać. Ale to nie jest koniec, jak widzicie. Gra still on. Zaraz przyjdzie wkurwiony syren, że mu zabrałem zdobycz. A mogę? W sumie już nie mam miejsca. Mogę jakoś pani pomóc? Trochę się pani rozmazała, ale dobra. Wieczorem poprawimy pani makijaż i będzie pani jak nowa. Pogadamy, opowie mi pani swoją historię, jak się pani znalazła w Czerwonym Morzu Czerwonym. Może dlatego morze jest czerwone? Może właśnie ta pani to jest okresówka? Ryba okresówka. I dlatego wszystko teraz jest czerwone. A dobra, nie ruszajmy. Zobaczmy, czy coś weźmie. Bez ruszania. Chyba nie? Nie mogę z panią porozmawiać czy coś, nie? No nie bardzo. Może teraz trzeba dłużej czekać. To co tam u was? Opowiedzcie swoje historie w komentarzach. Co się u was działo? Bo u mnie krwawe rybki, jak widać. A, no i niedługo wychodzi jakiś horrorek. A propos też wodnych klimatów. Still Wakes in Deep, coś takiego. I możliwe, że nagram, jeżeli mi pozwoli sprzęt. Tylko trzeba będzie zobaczyć, ile będzie kosztować na Steamie. Tego już nie chcę łowić. Ale ta burza mnie przeraża i te chmury. Ty! Woda się nie rusza przy mnie. Czy to tylko takie złudzenie optyczne? Ona się rusza, czy się nie rusza? Ten bigos się rusza? Albo bardziej zupa pomidorowa? Nie widzę ruchu fal. Może tutaj? Rybki! Where the fuck are you? Weźmiecie? Teraz cały ocean wyłowię. Nie, coś muszę chyba zrobić, bo... Z tym łowieniem... A co to jest? A nie, coś mi się wydawało. Myślałem, że coś widzę. Myślałem, że coś widzę na horyzoncie. Ale nie. Nic na horyzoncie nie ma. No poczekajmy, poczekajmy. Może coś się wydarzy. Zobaczymy, może coś się złowi. Jak coś, to sobie przewiniecie do momentu łowienia tej kolejnej specjalnej ryby. Jestem niecierpliwy. Nie mogę z tą panią jakoś pogadać? Proszę pani! Czy ma pani coś do powiedzenia oprócz płakania? W sumie nawet nie jest pani. Nie ma kończyn. Nożnych i ręcznych. To jest jakby tylko... Nawet nie wiem, jak to nazwać. No dalej zarzucić nie mogę. Nie pasuje coś mi tutaj, wiecie?
Ja teraz przestało w ogóle brać. Dobra, weźmy tą. Ty, a może to jest jakaś inna ryba? To mi się pomyliło? Nie, to jest ta sama. Ty, ale zaczął padać deszcz. A może to tak działa, że im więcej wy... Oho! Tu nie widać co jest. Zaraz mi coś na ryj wyskoczy. To się nawet nie broni. To się nawet nie broni. Uważajcie. Ściszę trochę. Proszę pani! Mam pani dziecko! Ja pierdzielę, jakie głębokie. Jak ocean. No dobrze. To chyba tyle, nie? Mam nadzieję, że gra wam się podobała. Na razie nie było nic strasznego, ale było klimatycznie. Zostawiajcie łapki w górę. Widzimy się w kolejnym horrorku już jutro. Na razie będą tak chyba jeszcze... Jutro będą chyba dwa horrorki. A potem lecimy z tym Still Wakes in Deep, czy jak ta gra się nazywa, horrorowa. Zobaczymy. Bye bye.